No, głosowaliśmy przeciwko tej dyrektywie o ochronie praw autorskich, która się teraz popularnie nazywa Akta 2, z kilku powodów. No, tam są dwa kontrowersyjne artykuły, artykuł 11 o prawach pokrewnych, wprowadzający zupełnie nowe prawa, co niby ma wyjść na korzyść twórców, ale tutaj jesteśmy bardzo sceptyczni. I drugi artykuł 13, który mówi o tym, że platformy, które publikują poszczególne treści, są odpowiedzialne za to, czy te treści naruszają, czy też nie prawa autorskie. To prowadzi do filtrowania treści, które my zamieszczamy na różnych platformach, od Facebooka poczynając do mniejszych publicystycznych platform kończąc. Jest powiedziane, że dotyczy to obowiązek filtrowania tych treści tylko dużych platform, ale co to znaczy dużych, a co to znaczy małych, to może się okazać, że za chwilę takie platformy jak na przykład Salon 24 nie będą istniały, bo wypracowanie takiego algorytmu jest bardzo kosztowne, potem zakupienie takiego programu to jest bardzo kosztowne, więc oczywiście duże platformy takie jak Facebook czy Google to sobie z tym poradzą, czy YouTube, natomiast jeśli chodzi o mniejsze, a bardzo popularne, no to gorzej. Ponadto istnieje tam tak zwany zakaz panoramy, czyli zarabianie na zdjęciach, w których tle są budynki, na przykład budynki powszechnie rozpoznawalne, a jednocześnie wobec których są zastrzeżone prawa autorskie, na przykład wieża Eiffla. Może to prowadzić również do tego, że będzie się zdejmowało zdjęcia, na których jesteśmy my, a w tle na przykład wieża Eiffla. Jest zresztą wszystkie nasze poprawki, które składaliśmy tam razem z innymi posłami z innych ugrupowań, zostały odrzucone, dlatego byliśmy przeciwko. No ale to nie jest jeszcze ostatni krok, dlatego że teraz rozpoczną się tak zwane trilogi, czyli negocjacje w obrębie Komisja Europejska, Parlament i Rada Europejska, no a potem to wraca do Parlamentu, który mówi albo tak, albo nie. Więc zobaczymy, co będzie dalej. A jak pan ocenia wolność słowa na Facebooku? Bo wiem, że pan też w tej sprawie podejmował działania. No to jest właśnie wolność słowa na Facebooku to jest właśnie efekt, te zakazy, zdejmowanie, to jest efekt działania takich algorytmów, bo przecież nie siedzi tam żaden cenzor, który osobiście cenzuruje treści, tylko algorytmy wyłapują treści, które zdaniem autorów takiego algorytmu mogą zagrażać, nie wiem, innym osobom, albo prawom autorskim, albo Bóg wie czemu. No i kończy się to na zdejmowaniu artykułów albo fotografii z Facebooka. To jeszcze pokazuje niedoskonałość działania tych algorytmów, a więc dodatkowy powód do tego, żeby być przeciwko tej dyrektywie, przeciwko której byliśmy.